Dzisiejsza masa krytyczna zaprosiła Roxanę Lisiak. Roxana Lisiak jest absolwentką studium dla animatorów kultury we Wrocławiu na profilu teatralnym. Na naszych akcjach ekologicznych, na Dniach Ziemi, w kwietniu, na Dniach Bez Samochodu, we wrześniu, już od kilku lat prowadzi działania parateatralne. Każdy z nich ma na celu obudzenie w nas swego rodzaju rozważania, sprowokowanie do myślenia o tym, co robić w naszym życiu, aby było nieco lepiej. Robi to tak troszkę w przewrotny sposób, pokazując, co jest efektem tego, jakie decyzje do tej pory podejmowaliśmy. Jako ludzkość, jako globalne społeczeństwo. Dzisiaj po raz kolejny spróbuję nas sprowokować z takiego myślenia i zapraszam Was na ten performance. Zatytułowany był... Co to było?